Od ostatniego rozdziału mnie łeb boli. Mam nadzieję, że się dowiemy, kim jest Reyna. Jeżeli ona ma demona albo coś w tym stylu, to ale to jest plot twist tego story moda, nie? Rozdział 11. Nadzieja na lepsze jutro. Ja nie mogę, jeszcze jeden. Lars. A panda nic. Ona też powinna walczyć. Będzie Kazuya. Zaczynamy świetnie, fenomenalnie, rewelacyjnie. Taki śmieć, ale powiedział ty, taki śmieć, no. A nie działa to na niego, no, szlak. Ło, panie. Chyba tak powinno być. Więc... Ja to blokuje, no skurczybyk jeden, no lecisz na ziemię. Trzeci raz. Lecisz tam, Kazuya. Myślałem, że nie będzie atakować. O, szlak! Jest! I ostateczny ruch! Dawaj go, Lars! On wstanie. No to jest Devil Kazuya. No mówię właśnie. Reina? Może jednak? Lars, dalej. Nie! Heihachi! Flashbacki ma! Flashbacki walki z Heihachim w siódemce. Koniec rozdziału. To już jest 12. Panie.
Panie, z takim czymś mnie zostawiacie? Panie, z takim czymś mnie zostawiacie! Dobra, przechodzimy do kolejnego rozdziału. Jeszcze przed nami cztery. Boże, jak są flashbacki do Heihachiego, to coś tu musi być. Może Reina.